Siema, witam Was w piątek i dzisiaj o godzinie 19 startuje nowy event Out of Position, jeśli chodzi o karty, które mają się tam pojawić Tak jak tutaj widzicie na ekranie, wczoraj głębiej omawialiśmy je Rozmawialiśmy na temat ich statystyk, jak to wszystko może wyglądać Jakie mają pozycje alternatywne, możecie oczywiście sobie to wszystko tutaj zatrzymać Natomiast głównym motywem przewodnim dzisiejszego materiału będą moje inwestycje Które też zapowiadałem, pokażę Wam jakie karty, które tu widzicie A najważniejsze, po ile je zebrałem i jaki mam plan odnośnie nich Następny temat, pogadamy sobie o rynku Rynek jest okropnie wysoko i tak naprawdę od kilku materiałów Myślałem, że ten rynek w czwartek, piątek zacznie spadać, a tu kompletnie nie. Inwestycje, które miałem, z których wyszedłem, urosły jeszcze wyżej, więc to jest chyba taki mój talent w tym roku, ale ogólnie pogadamy sobie o tym, jak do tego podejść, jak możemy to w miarę zoptymalizować, żeby jednak wyjść na swoje. Dzisiaj godzina 18.30 widzimy się na Twitchu, dwa dni już tak streamuje i to daje, więc o 19 sprawdzimy content, zobaczymy, co tam będzie i zobaczymy, czy nasze inwestycje będą rosły. Następny temat, zostawcie lajka, like te 400 byłoby świetnie, no i 50 subów brakuje do 23 tysięcy subskrypcji, więc świetnie byłoby wbić to na nowy event. Myślę, że jeśli dostawiasz suba, no to wtedy ci oddaję w paczkach. Przynajmniej tak miało być z Neymarem. Ja zostawiałem, nie trafiłem, więc może to być naciągana teoria. Ale pamiętajcie o linkach też w opisie. Macie Neve, możecie kupić FIFA 23 do do Xboxa, do PlayStation i inne produkty cyfrowe. Zapraszam. Żeby nie przeciągać, mamy piątek, każdy jest pewnie jakoś zajęty, więc pogadajmy od razu o wszystkim, co jest najbardziej istotne. Karty inwestycyjne. Sergio Ramos posiadam dwie karty, jedną za 340 tysięcy, drugą za 335 tysięcy. Wydaje mi się, że dzisiaj przed godziną 19 nadal będziecie mogli po tyle złapać te karty. Tiago złapany za 380. 000. Mam zamiar nie dość, żeby w niego zainwestować Tak w Ramosa to jeszcze sobie nim zagrać W chwili obecnej pewnie 390 Może trochę więcej, rano bo nawet po 405-410 tysięcy Natomiast wiadomo docelowo go trzymam Davidson Sanchez w okolicach 76 tysięcy, 77 Tak mniej więcej celowałem, wiadomo jak macie to trochę więcej zapłaciłem Natomiast posiadam tych Davidsonów Sanchezów Sisoko, łapany ten w środek, którego już Wam wczoraj pokazywałem Ta cena raczej już nie jest osiągalna I Sisoko jest bardzo wysoko, ponieważ kosztuje 185 tysięcy monet i mam nadzieję, że dalej będzie szedł do góry Mam po 162 e, tak naprawdę chyba dwie sztuki Jedną za 163 i jedną za 164 Więc mam nadzieję, że to po prostu to będzie dalej rosło No i dopełnienie, czyli dwóch lakrua, Którzy są brani właśnie po 77,5 i 76 tysięcy To są moje inwestycje w chwili obecnej Wrzuciłem w to trochę kasy, trochę kasy jeszcze mam Pewnie jakieś karty do sprzedania I jeśli przed 19 będzie okienko To pewnie kilka takich tańszych jeszcze kart Jak Sanchez czy lakrua dobiorę Uzupełniając karty, które mają się pojawić podczas nowego eventu Kieza ma być w SBC, zobaczymy jak to będzie wyglądać Czy dadzą go dzisiaj? Pewnie tak Powinien w piątek wylądować, jeśli nie dziś no to pewnie Sobota, w obiektywach ma być Hudson doje od razu na Pongu widać ruch Tak samo przy Kiezie, od razu zobaczyłem ruch Na Bonucci, natomiast no trochę za późno Szczęsny też trochę urósł i tak dalej Karty RTTK można powiedzieć, że temat mamy zamknięty Przynajmniej na razie, ponieważ dzisiaj Zawodnicy, którzy wygrali dwa spotkania Ich zespół wygrał dwa spotkania, powinni dostać upgrade Więc taki na przykład Obameyang z 89 powinien wejść na 90, natomiast do 91 zostanie ulepszony 4 listopada, cały czas to powtarzam i warto o tym pamiętać, żeby Wam pokazać idealny przykład, no to na przykład Zyle, który też się kwalifikuje za po prostu awans do dalszej fazy pucharowej, to niestety nie dostanie jeszcze tego upgrade'u, ponieważ dwa mecze ma przegrane i ten upgrade, czy tam zremisowane nie wygrali tych spotkań i ten upgrade będzie dopiero dostępny 4 listopada, to samo tyczy się Valverde i tak dalej, możecie sobie na spokojnie zobaczyć jak te karty wyglądają. Konate powinien dostać upgrade z tego co wygląda to pewnie na kartę 86 lecąc dalej, yy, Zambo dostanie pewnie na 86, a potem czwartego na 87 no i tak mniej więcej wygląda z tymi kartami. Paketa się zakwalifikował, świetna karta. W tej lidze weekendowej będę grał Tiago ale paketa też spoko, ale ikonę. W ogóle co się dzieje na tym ikonę? Okej, okay, czyste szaleństwo. W tym momencie chodzi 27 tysięcy monet i ok, to jest olbrzymi wzrost. Natomiast dzisiaj w pewnym momencie miał 35 tysięcy monet i nie wiem, czy wraca to już TikTokowe. Te tiktokowe wiecie, manipulowanie cena. Wrzucanie jakiejś super inwestycji na TikToka, wybijanie mega ceny z danego zawodnika, a potem sprzedawanie. Jeśli chodzi o takie karty, też ciekawe, no to Frankowski, który chodzi po 16 tysięcy monet, a chodził cały czas po 10 tysięcy monet. Natomiast sytuacja z nim wygląda tak, że ludzie liczą, już z Fofaną będzie łączony i to jest link do Fofany. Wydaje mi się, że jeśli macie tą kartę, sprzedajcie przed godziną 19, sprzedajcie na hypie, no bo na dobrą sprawę powinien spać Tego Frankowskiego mega dużo by wypadało, a tego Fofany aż tak dużo nie będzie. Oczywiście w kodzie gry jest paczka z wypożyczeniem Fofany na trzy mecze, natomiast nie wiem, jak to ostatecznie będzie miało wpływ, kiedy to dadzą i ile osób na to się skusi, ciekawy temat, zobaczymy jak to wszystko ostatecznie wyjdzie. Natomiast zerkając na rynek, na składy, na karty złote, czy tu jest jakakolwiek panika. No zobaczmy sobie na przykład na Wandajka. Jeśli chodzi o Wandajka, w tym momencie chodzi 240 tysięcy monet nawet ponad, a mamy piątek po południu już na dobrą sprawę, więc tu nie ma co liczyć na panikę pewnie o 19, które spadnie i jest najwyżej jak był dotychczas w historii. Kiedy zobaczymy sobie na karty buntowników numer 1, czyli karty, które od tygodnia już nie są w paczkach. No to możemy zauważyć, że nawet Jacko 160 tysięcy monet, więc ten rynek okropnie narasta i jest bardzo drogo, bo ten Rzeko miał cały czas problemy, żeby wyjść z tych 140 paru tysięcy, a od wczoraj czy przedwczoraj zaczął sobie rosnąć Zacha 280. No i mam w tej edycji mega talent, ale zauważyłem z tej waszych obserwacji, z waszych też wiadomości na streamach szczególnie, że macie podobnie. To znaczy wychodzicie z karty, kiedy karta jest na dobrą sprawę, nie w najwyższym swoim punkcie, bo kiedy zainwestowałem tutaj w Zachę po 200 czy monet, no to potem była Sobota, niedziela, ta karta cały czas stała. I na dobrą sprawę wyplułem ją, żeby mieć na poniedziałkowe ruchy. Wziąłem mify kompletnie dobrze, na tym nie wyszedłem. A ten zachód dnia na dzień jest coraz wyżej, co idealnie pokazuje tutaj wykres. Więc podsumowując, na chwilę obecną kompletnie nie widać paniki. Na chwilę obecną karty są bardzo wysoko. I na chwilę obecną jeśli chodzi o składy, to ja mógłbym Wam jedno polecić. Wejdź sobie na Foodbina. Zopatrz sobie na buntowników numer 2. Pomyśl, które karty mogą być ewentualną inwestycją. Ja przynajmniej tak robię. Wezmę sobie Ramosa do składu. Wezmę sobie Thiago do składu, Wezmę sobie, Sisoko jest trochę drożej, ale Sisoko też pomyślę ewentualnie, żeby zebrać do składu, bo na dobrą sprawę on już jest podbity, ale inne karty, może Pajetem chcecie zagrać i złapać go nie za 102 tysiące, tylko na przykład za 96, 7, 8 tysięcy monet gdzieś posnajpić, więc zerknijcie sobie ewentualnie, żeby zarówno zrobić skład inwestycyjny, jak i skład do grania, to może być coś bezpiecznego. Natomiast poziom kart, jeśli chodzi o ich ceny, poziom cen całego rynku, tych kart topowych, którymi chcecie grać, kart eventowych, kart specjalnych, czy nawet taki Korea, który lata po 92 tysiące monet, to jest istna abstrakcja. Czy to pęknie, czy spadnie? No pewnie kiedyś tak. Natomiast czy to się stanie w ten weekend, tego ja wam nie powiem. I taki właśnie mam plan, że wrzucę Thiago, wrzucę Ramosa, wrzucę Sisoko, może Davinsona Sancheza jeszcze sobie dodatkowo tutaj do składu dorzucę zamiast Kuli żeby kimś innym pograć w tym tygodniu. a Może Lacrua, będę mega myślał jak ten skład zrobić tak, żeby jak najwięcej kart inwestycyjnych mi przy okazji grało. No i po prostu po pierwsze potestować, po drugie pograć, a po trzecie mamy nadzieję, że zarobić. Kilka tygodni z rzędu wychodzi z innego założenia. Zebrać karty przed 19, a nie wchodzić w event z kasą. Zawsze w tamtym roku, kiedy były te paczki co godzinę, wchodziło się z kasą. W tym momencie chyba trzy eventy z rzędu nie wchodzę z kasą i na dobrą sprawę wychodziłem na tym dobrze. Więc zerkając ogólnie na te wszystkie segmenty, no jest po prostu już tanie. Więc jeśli będziecie myśleć o kartach overallowych, o wejściu w coś, no to 84 wiadomo, to nie jest najtaniej. Natomiast pewnie już do 2000 nie wiem, czy spadną. Raczej będą pewnie trzymać jakieś 2200-400. 500. Zobaczymy jak to będzie ostatecznie wyglądać. Nie ma jakichś konkretnych przecieków, żeśmy mieli znowu. Paczkę z ikoną, zapowiedziano, czy coś takiego, ale zawsze mogą coś powtórzyć. Mogą użyć tej samej paczki, i jakby dali jeszcze raz hero, pewnie nie jedna osoba by to zrobiła. Patrząc na to, 86, 12 tysięcy monet, na dobrą sprawę już prawie na konsolach. 87 spada do 15, pewnie dzisiaj o 19. Chociaż niekiedy to jest złudne, wiecie o co chodzi. W tym momencie nikt się nad tym nie zastanawia, każdy czeka do 19. Te karty mogą być w chwili obecnej taniej niż będą po 19, kiedy masa inwestorów się rzuci. Bo to idealnie było czuć, jeśli chodzi o buntowników. Natomiast warto zainteresować się tymi segmentami. Nadchodzą player of the month, o rozmawialiśmy. Będzie pewnie La Ligi, będzie Premier League i tak dalej. Pewnie będą jakieś wyzwania, będą zawodnicy i jej daje mocno ten content, więc segmenty overallowe, tak zwane fodery są bardzo, a to bardzo dobrą opcją dla kogoś, kto chce zebrać, podtrzymać i zapomnieć. Bo chciałbym Wam to pokazać na przykładzie Sisoko. Niekiedy Wam mówię, na ważnych meczach będzie tani po 19, po ważnych meczach, będzie tani po nagrodach i tak dalej. Mnóstwo osób na to się nastawia i zobaczcie jak, wczor jak wczoraj wyglądało to na nagrodach, tutaj na wykresie. To jest godzina mniej więcej nagród, 176 tysięcy monet. Wszyscy rzucili się, wszyscy zbierali Sisoko. Tutaj mamy godzinę 3, 4, 5 godzin po nagrodach. Ta karta była jeszcze taniej, 170, czyli taki można powiedzieć, 169, 180 nasz cel. I spokojnie można było po tyle łapać. A tu, w tym momencie, mamy znowu ważne mecze. I kiedy wyszły ważne mecze. To minuta nie minęła, naprawdę minuta nie minęła. Nikt nie zdążyłby zrobić tych paczek, które potencjalnie dają wysyp. A ludzie już po prostu ze 170 tysięcy, 175 tysięcy około na 180 czyścili masowo Sisoko. Dlatego ważne być na live'ach na Twitchu, możemy sobie pogadać. Mówiliśmy wczoraj, żeby nie rzucać się na szalonych, jeśli chodzi o tą godzinę 19, gdzie ludzie się rzucili do 180, podbili. I jak widać, wczoraj na spokojnie dało się po 184, 185 połapać, bo tak o 20, 21, 22 te ceny były jeszcze trochę niższe. W nocy tak samo, natomiast dzisiaj mamy do czynienia już raczej tylko i wyłącznie z tendencją rosnącą, więc Sisoko z inwestycji trochę Wam wypada. Natomiast nadal wydaje się, że ten Kai Havers, który w chwili obecnej kosztuje 339 tysięcy, to patrząc na wykres dzisiejszy tej karty, czy patrząc na wykres wczorajszy, zaczyna być dobra cena. Jeśli potrzebujecie go do składu, możecie się ewentualnie nad nim też zastanowić, żeby go zebrać. Następna sprawa, tak jak mówiłem, Tiago, który spada do całkiem sensownej ceny, Ramos, który spada do sensownej ceny. Te karty droższe, fajnie odbijają. Jest ich mniej, mniej osób nie wchodzi. A przy okazji, możecie pograć. Zastanawiam się, jak te odczyty, właśnie tutaj, Davinsona Sancheza i Lakrua. Okej, okay, wiecie, Lacroix ma kompletnie przekłamany odczyt w chwili obecnej, a Davinson Sanchez nie ma tego przekłamanego odczytu. Będzie wychodził Perisic wiem, że wiele osób o tym myśli, kto będzie łączył Perisicie, jak to będzie na dłuższą metę działo. Natomiast nastawiamy się na to, że po prostu karty buntowników numer dwa będą z czasem rosły. Więc jeśli chodzi o mój plan na dzisiaj, zebrałem przed 19 karty, które widzieliście, karty, które, widzieliście, karty, które widzicie na mojej liście transferowej. Kiedy jest sprzedany,

nie wiem czy dzisiaj wieczorem, wątpię, może sobota, a na dobrą sprawę do poniedziałku, wtorku ostatnio rosło, natomiast spokojnie to będziemy sobie analizować na codziennych materiałach, natomiast chciałbym zagrać ligę weekendową, chciałbym na nich zarobić i fajnie jakby na przykład z 3 milionów rzuconych udało się z 300-400 tysięcy na czysto wyciągnąć czy tam 500 tysięcy, to już byłoby coś świetnego, bo na dobrą sprawę i pogracie i zainwestujecie i nie musicie cały czas siedzieć przy tej konsoli. Na dzisiaj to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, jeszcze raz przypomnę o wieczornym streamie na Twitchu, bo to oddaję, no i wiadomo, jutro materiał również tutaj na kanale, pewnie też koło godziny 13, 14, 15, gdzie podsumujemy, jak to wszystko wyglądało, jak wyglądał event, jak po prostu możemy dalej postępować. Powróżymy, bo jak widzicie, no moje wróżby takie sobie, no spodziewałem się, że cokolwiek rynek spadnie, natomiast rynek kompletnie nie spadnął. No to to już jest coś nie od nas zależnego, jeśli ktoś nie posłuchał, nie sprzedawał składu, tylko podtrzymał jest dużo lepszej sytuacji, natomiast idziemy tu zgodnie z taką logiką, z takim można powiedzieć inaczej, żeby zarabiać to nie tylko trzeba gromadzić te monety, ale też czasem warto po prostu czegoś nie stracić. I niekiedy, nawet jeśli coś urośnie, a wy sprzedacie, a macie pewny profit i tak idziecie cały czas do przodu. Bo najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby z tygodnia na tydzień sobie progresować, mieć coraz więcej monet, coraz lepszy skład, nie wydając na to FIFA pońców i nie tracąc nie wiadomo ile energii, bo wiadomo, to jest tylko dodatek. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w streamie jutro na odcinku siema.